jeszcze druga połowa. Thank you.
Czas na pani sędzia.
Dobrze. Miło nam, że pierwszy halowy turniej piłki nożnej pamięci żołnierzy wyklętych pod patronatem burmistrza miasta Radzyń Podlaski dobiegł już końca. Miło nam, że stawiły się tutaj licznie drużyny z całego powiatu radzyńskiego, a nawet i z powiatu parczyskiego. Po zaciekłych bojach zwyciężyła drużyna Orląt, przepraszam, Chrysauto w strojach Orląt. Na drugim miejscu plasowała się drużyna Pleja. Dla finalistów wszystkich już w tej chwili mówię, że kto ma ochotę, może po zakończonych rozgrywkach darmowo skorzystać z basenu. A teraz wręczymy puchary. Czy z trzeciej drużyny jest ktoś, czy przedstawiciel? No jak tutaj stoi przecież, nie widać. A przepraszam. Skromnie, Realu, gratulacje. Więcej zawodników nie wystawało. Nie, tutaj nie widziałem. Drugie miejsce zajęła drużyna Play. Proszę kapitana. Gratulacje. I zwycięstwo przypadło w udziale drużynie Chrysauto. Zapraszam kapitana. Gratulacje. I jeszcze skromny upominek dla króla strzelców, którym został Łukasz Włoszek. Jest! Chodź Łukasz! Łukasz, chodź! Chodź, chodź. Nie wiem! Garnoszek! Gratulacje! No i tym samym pierwszy halowy turniej dobiegł końca. Mam nadzieję, że na stale wpisze się w kalendarz sportowych imprez tutaj w Radzyniu. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za przybycie i do zobaczenia. Dziękujemy.